Dwa słowa o tym, co do tej pory, co myślę, że jest istotne, bo no w końcu jesteśmy miastem, gdzie w szkołach uczy się około 1000 dzieci cudzoziemskich. Wiele projektów, które robiliśmy, pamiętam, zostało mi z jednego, takie ważne słowo jednej z nauczycielek zaangażowanych, że widzi, dostrzega wartość podejmowanych działań w jej szkole, bo w końcu dzieci nauczyły się i zaczęły rozpoznawać i nadawać imiona dzieciom czeczeńskim, które tam akurat chodziły do tej szkoły. Do tej pory były to po prostu, nie wiem, już nie pamiętam jak nazywani, ale wiadomo, że niepochlebnymi słowami i nierozróżniani. Zaczęliśmy mówić o mowie nienawiści, o tym, żeby uczyć o tym zjawisku negatywnym, między innymi podczas przygotowania do zeszłego roku, do Euro 2012. I tutaj trafiliśmy do nauczycieli wychowania fizycznego. Wydawać by się mogło, że dość dziwny wybór, ale bardzo istotny. Te osoby prowadzące na co dzień różne zajęcia sportowe dostali w pigułce, między innymi z pomocą tych kolegów z organizacji pozarządowych, dostali w pigułce wiedzę na temat mowy nienawiści, na temat zachowań kibiców na stadionach. Bardzo się to przydało. Również anegdotka, jeden z projektów, zresztą finansowany przez również Fundację Stefana Batorego, prowadziliśmy z kolegami z Ukrainy, kiedy chcieliśmy ich nakłonić właśnie do tego, by mówić o mowie nienawiści, a wtedy koledzy z Ukrainy powiedzieli, jak to, my w ogóle nie mam takiego problemu. Potem się oczywiście okazało, że problem był, no ale to się udało. I teraz tak, to co chcemy zrobić i mam nadzieję, że tutaj deklaracje złożone będziemy wypełniać, to przede wszystkim ciągle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Pozwoliłam sobie szybko sprawdzić w tym roku na przykład kilka projektów związanych z dyskryminacją, z działaniami antydyskryminacyjnymi. To już jest kwota ponad 200 tysięcy dofinansowania. Przyszły rok, ponieważ my co roku precyzujemy, jakie priorytety na dany rok dofinansowania, na pewno będziemy też, połączymy właśnie z kampanią przeciwko mowie nienawiści. Ważna rzecz, o której warto powiedzieć, to Akademia Wychowawcy. To jest taki długi cykl dla nauczycieli wychowawców. To głównie zaczęliśmy dwa lata temu od osób pracujących w gimnazjach, potem przez kolejne szczeble. I tam kwestie cyberprzemocy, cyberprzestępczości, tego jak nauczyciel powinien zareagować na to, co się dzieje na kontach czy na Facebooku, jest jednym z ważnych elementów tego szkolenia, więc ponieważ już jest trzecia edycja ruszyła i rusza, ponieważ jest ogromne zainteresowanie, to jest co roku ponad 100 osób przeszkolonych, więc również tutaj kampania się na pewno pojawi i pojawi się po prostu jako już kampania pod tym szyldem. Kolejna rzecz na przyszły rok, już ogłosiliśmy warszawską nagrodę wychowawczą imienia Janusza Korczaka. Bardzo nam zależało na tym, by po roku jubileuszowym, roku korczakowskim został ślad i zależy nam również na tym, jak Państwo wiedzą, staramy się bardzo, żeby nie oceniać i nie szeregować szkół tylko i wyłącznie pod względem wyników egzaminów zewnętrznych. Że zależy nam na tym, by dostrzec, co dobrego dzieje się w szkołach, między innymi w tym obszarze wychowania czy działań kulturalnych, społecznych. Więc też mam nadzieję, że osoby, które będą potem starały się o otrzymanie tej nagrody, że włączą ten wątek kampanii mowy nienawiści. No będziemy o tym rozmawiać, będziemy o tym mówić. I trzecia rzecz to jest już dokładnie działania skierowane, adresowane do młodych ludzi. W tym roku po raz pierwszy ogłosiliśmy konkurs dla inicjatyw młodzieżowych, dla osób młodych, niezrzeszonych. Znaczy zależało nam na tym, żeby w końcu ktoś się odważył, że jeżeli ma pomysł, to nie musi się rejestrować, nie musi być formalnie w organizacji pozarządowej. Dobrze, tym razem wyłoniliśmy kilku, nazwijmy to operatorów, którzy będą potem te pieniądze przekazywać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie większe zaangażowanie i pewnie byłoby to też pole właśnie dla młodych osób, jeżeli dowiedzą się o kampanii i będą chcieli coś zrobić. No bo po prostu nie ma co ukrywać, to jest tak istotny problem i tak ważny w mieście, w którym występują coraz większe nierówności społeczne, że i ta nienawiść, to dyskryminacja, to między innymi również oprócz tych wszystkich wymienionych
to, co obserwujemy, co dla nas jest bardzo ważne i bardzo trudne do pracy, to zachowania dyskryminacyjne wobec osób, które są po prostu mają niższy status materialny. To są te kwestie, które dzieją się w tej chwili w szkołach, związane z odseparowywaniem dzieciaków z rodzin, z kłopotami finansowymi, więc my to widzimy i mam nadzieję, że dziękując tu Państwu za zaproszenie, myślę, że włączymy też kampanię. Będziemy się starali zapraszać Państwa po to, by kampania ruszyła również w szkołach. Dziękuję. I przepraszam, Anny Pogodyj.